Jest grubasek. Cześć, witam Was moi drodzy. Następna moja wyprawa spinningowa. Razem z tatą oczywiście się wybrałem tutaj na zaporówkę. Dzisiaj co? No dzisiaj myślę, że okonie na początek. Będę na jakieś małe gumki łowił, na jaskółkę, na jakieś właśnie takie rzeczy. Potem może pod wieczór za sandaczem. Powiem Wam, miejscówkę chyba już trafiłem, ale nie chcę gwarantować. Trochę się nachodziłem, naszukałem. Samochodem też trochę wody tutaj objeździłem. No i znalazłem te okonki w jednym miejscu. Są tam drobne i grubsze. No i będę tu obławiał. A tatko będzie sobie tutaj dalej, zobaczcie, tam dalej będzie sobie właśnie tatko łowił na grubsze przynęty. Ja okoń, on sandacz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty patrzę, trawska. Sakra z tą trawską tutaj. I taki gagatek, zobaczcie. Widać, że te okonie tutaj, powiem Wam szczerze, zbierają, tylko że dużo jest drobnych i ciężko się przedostać po te większe. Byłem też na innym miejscu, chcę sprawdzić, ale tam masakra, już ta drobna ryba stamtąd poszła. I wróciłem właśnie tutaj. Będę tutaj próbował, bo trochę zwiedziłem tej wody. To jest jedyne miejsce, gdzie coś, jakaś drobnica chodzi. Może to okonie tu odpalą, przynajmniej pod wieczór. To się okaże, nie? Zobaczymy. Jakieś tu przynajmniej coś się dzieje. No, mam taką fajną, niedostępną miejscówkę. Tylko spodnie w butach. Tatko sobie tam rzuca na grubo, a ja będę próbował okonie. I walimy, walimy na... Mam nadzieję, że w ogóle coś się uda lepszego złowić wreszcie, a nie tylko okonie. Tutaj ta miejscówka jest taka bardziej sandaczowa, może pod wieczór. Było branko piękne. Piękne branie było. Ciekawe, co wzięło, żeby tylko w trawę nie wlazł. O! O! Jest grubasek. Zobaczcie. Piękny. Chyba je znalazłem. Idę po sprzęt. Kamerkę sobie drugą ustawię. I takie okonie będziemy próbować tu skusić. Zobaczcie. Ojciec coś tam złowił. Idziemy zobaczyć.
No fajny, no. Wypuszczaj go. Pogoda super piękna, więc łowimy. Do wieczora trochę czasu mamy. Drobnicy jest naprawdę dużo i w takich miejscach właśnie się szuka okoni. Na pewno one będą pod brzeg podchodzić, raczej wątpię, żeby brały stoń. Takiego. O, takiego się udało teraz machnąć, skusić, zobaczcie, pięknie zapięty, ładne okonisko. Tylko żebyś nie odprowadził. Całym zielskim, po całym brzegiem, patrzcie. Następny. Fajny. A, samego dna. Patrzcie. Takiego. I teraz taki mniejszy. Coś się dzieje, no. Opa. Jest następny. I dorwałem takiego. Ładnie się zapiął. Kurczę, kamęczarna dzisiaj z tymi okoniami. Powiem wam szczerze, naprawdę nieźle muszę się nagimnastykować w ogóle, żeby jakiegoś fajnego złowić. Tak jak ten. Nie chcą odpalić. Nie ma jakichś takich brań, że cały czas. Pogoda też taka ciągle się zmienia. Traw skarczy i trochę trudne łowienie. Takie dziś mam warunki wędkowania. Proszę, zobaczcie sami, jaka już ta kółeczka jest opędzlowana. Słońce nisko, ale dalej się nic nie dzieje, jakieś takie pojedyncze te okonie, duże z tych takich 10-15 cm.
powiem wam, bardzo ciężko dziś się łowiło. Tak jest tutaj. Ciągle właśnie sobie brodziłem i tak te okonki spod tej właśnie, spod tego właśnie zielska udawało się jakieś parę co jakiś czas wyciągnąć grubsze. Aś go tak puścił i ci w las. No to się pięknie go załadował. No to kij połamie zaraz, łapie. Wyjdzie, no. Już jest. Popój sobie na żwędce. No, fajnie. Wypuszczę. Tak? Wypuszczę, no fajnie. Jeszcze brania nie miałem. Główkę masz taką lżejszą czy ciężejszą? Mhm. No, gryzą, ale małe na górce. Obrzucam góreczkę. Czy takie tam biorą? Sam brzegiem, tak mówiłeś. Pod takie okonisko siedzi pod samym tym. Dobre. Tu gdzieś pod całą trawką, nie? No z daleka nic. Mały. Pokaż się. Taki sandaczek, patrzcie. O. Taki sandaczek sobie machnął. Masakra. No to moi drodzy, ja się zawijam już do domu z tatą. Patrzcie, już się nawet ciemno porobiło. Tam jeszcze jakaś burza z tamtej strony nadciąga. No i to o konie dzisiaj wam powiem szczerze, to taka dłubanina, naprawdę dłubanina, nic lepiej. Myślałem, że jak to ochłodzenie trochę coś zmieni, ale powiem wam szczerze, lepiej brało jak było ciepło, jak były te upały. Teraz woda już jest cieplejsza niż powietrze, ale jednak te ryby coś za bardzo nie chcą żerować. Z tego co widzę, to tylko biało ryb dobrze brał dzisiaj. No a te okonie spod brzegu się dłubało tak po jednym, tu, tam. No coś się tam zmówiło, ale to nie jest to, jak na ten zbiornik, to powinno być dużo lepiej.